Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Zostaję w domu. Dziś prawdziwa torpeda, kobieta, szaleństwo, wulkan energii i być może w poprzednich odcinkach mówiłem tak już o niektórych gościach i rozmówcach, ale w tym wypadku to jest wulkan wulkanów, prawdziwa Etna energii, pozytywnego myślenia i po prostu bomba energetyczna, czyli Miss Kazadi. Słuchajcie, no zapraszam Was po prostu do oglądania. Dzień dobry. Dzień dobry. Grabari, Piotrze, jak do ciebie się teraz mówi? Bo my się tak długo znamy, że ja już nie wiem, czy ja wiesz. Chociaż ja zawsze na ciebie mówiłam Grabari, nie? Zawsze mówiłam na ciebie Grabari. Tak, jednak zawsze tutaj szanowałaś moje wcielenie internetowe. Tak. Słuchaj, jesteś pierwszą osobą, którą widzę w tym tygodniu, mimo że wirtualnie, więc bardzo mi miło. Bardzo mi miło, cieszę się. I z tego, co widzę u ciebie na Instagramie, to ty też chyba spędzasz tę izolację tak zupełnie sama w domu. Tak, ja jestem od 2 miesięcy już w domu sama, bo zaczęłam tę kwarantannę nieco wcześniej niż reszta, więc tak, przechodziłam różne etapy. No to jestem ciekawy, na jakim etapie jesteś teraz, bo ja dzisiaj akurat rozpocząłem nowy etap, a ten, który był poprzednio, to nie był najlepszy. Jaki teraz masz etap? Teraz mam etap, że dzisiaj wstałem rano i być może dlatego, że mieliśmy umówiony ten wywiad, jakoś tak czuję się dobrze. Wziąłem prysznic, to jakby nie zawsze jest super. No właśnie chciałabym zapytać cię, co to znaczy coś nowego, wziąłem prysznic. Więc no tak jakoś bardziej, wiesz, positive vibes, ale weekend był taki naprawdę... średni. No. Słuchaj, też mam różnie, natomiast ja sobie obrałam, wiesz, taką formę. Chociaż też nie oszukuję gdzieś tam swoich odbiorców, bo jak mam zły dzień, to nie nagrywam nic po prostu, albo nie wchodzę na sociale. A jeśli mam dobry dzień, to staram się tą dobrą energią zarażać innych. Obrałam sobie taką drogę i taką drogę motywacji i gdzieś tam, wiesz, utrzymania się i swojego umysłu, swoich myśli, swojej duszy w dobrych vibesach, bo bardzo łatwo jest przez tą sytuację i przez to, co się dzieje dookoła, popaść, wiesz, w depresję, w doła. I tak jak mówię, jestem już 2 miesiące, więc miałam różne tygodnie. Pierwszy tydzień był tygodniem paniki, czyli, wiesz, oglądanie wiadomości od rana do nocy, wiesz, sprawdzanie statystyk, o ile osób, co i co, gdzie i tego. I tak naprawdę ja o godzinie 18 już byłam wykończona. Ja po prostu o 18 padałam na twarz z wykończenia, wycieńczenia psychicznego i, wiesz, tego stresu. Po czym budziłam się rano w poszukiwaniu nowych informacji, wiesz, żeby jakoś to wszystko okiełznać, co się dzieje, bo to jest tak abstrakcyjne, z czym mamy do czynienia. Nie było czegoś takiego, wiesz, wcześniej. Myśmy za naszego życia tego nie przeżyli, o tym mówię, bo wiadomo, były wojny, były inne wydarzenia historyczne, które były okropne. Więc broń Boże, tego nie porównuję, tylko po prostu jest to coś nowego, więc staramy się w tej nowej rzeczywistości gdzieś tam odnaleźć. Pierwszy tydzień był również tygodniem czystości, czyli tygodniem wiecznego sprzątania. Naprawdę już sprzątałam wszystko, nawet jak było czyste, przecierałam ponownie. Być może czegoś nie zauważyłam, wiesz, po prostu to był tydzień takiego, no nie wiem, jakoś spożytkowania tego czasu, oczyszczania szaf, nie wiem, porządkowania. Potem był taki tydzień, że może jest okej się relaksować, że taki dostaliśmy trochę przymusowy, wiesz, przycisk pauzy w naszym życiu, a gdzieś tam myślę, że każdy jest zabiegany, bez względu na to, jaki zawód wykonuje, cały czas jesteśmy gdzieś tam w tym panującym chaosie, szczególnie jak mieszkamy w większych miastach, to ten pęd się bardzo odczuwa i się odczuwa go fizycznie, to mówię sobie, no wysprzątane, to se zchilluje. Więc to był tydzień pijama dress, niezmiennie ten sam, bądź po 2 dniach wymieniony, wiesz, i przekładanie się z jednego boku na bok w łóżku, następnie na kanapie, jakby no zmieniałam ewentualnie lokalizację, ale stan umysłu i fizyczny był ten sam. Potem był tydzień, kiedy napisał do mnie na maila mój winiarz, bo bardzo sobie cenię wino i nie na zasadzie, wiesz, uwalenia się tym winem do nieprzytomności, tylko po prostu smakowania. No i mam takiego pana winiarza i dostałam najpierw na początku kwarantanny maila, że owszem, zamykają się powoli wszystkie tam centra handlowe i tak dalej, ale oni są jeszcze otwarci. Ja mówię, tak jakby to mi coś sugerowało, że mam pić, ale mówię, to jeszcze za mały znak, że mam pić. W drugim tygodniu, kiedy już zamknięto centra czy tam handlowe i tak dalej, nie chcę tutaj być rozliczana z terminów, bo już mi się to wszystko, ja już nie noszę zegarka, ja nie wiem, co się dzieje, więc już proszę mnie nie rozliczać z terminów, ale w jakimś tam odstępie czasowym dostaję maila ze względu na zamknięcie centr handlowych,
rozpoczynamy dostawę, dowóz. I ja mówię, no jak to nie jest znak, to ja nie wiem, co jest, ale trzymam się, mam jeszcze 2 wina, wystarczy. Kolejne dni mijają, dostaję kolejnego maila. 50% zniżki na cały asortyment. No nie, no grabari. To się prosiło, tak? No więc zamówiłam sobie, no i sączę. Więc teraz sączę już rozważnie, ale trzeci tydzień był taki, że no trzeba było gdzieś tam te, wiesz, spirytusy sobie podbudować. Więc umawiałam się, żeby nie pić sama, na randki FaceTime'owe z moimi przyjaciółmi i oglądając filmy bądź rozmawiając, sączyliśmy sobie wina, które również zamówiłam im, żeby nie było, że piję sama. Oczywiście za ich pieniądze, nie wiadomo. A, okej, okay, bo już chciałem tutaj dać namówiłam ich, chociaż każdemu dałam dodatkowo po jednym na zachętę, ale rzeczywiście namówiłam ich na zakupy. No 50% grabali, gdzie winko na przykład kosztuje 30 zł. I ja masz... mam tak z jedzeniem, niestety. A, z widzisz. Ofertami jedzeniowymi, bo dużo knajp, z których zamawiałem, też rozsyła takie, wiesz, newslettery. I to takie, które na mnie działają też na takim poziomie, wiesz, czynienia dobra, bo oni proszą mnie, żeby coś zamówić, somagaj, żeby pomóc. Tak, somagaj, jak to oni tam opisują? Zapomniałam, ale tak, no. Wspieram polskie marki, polskie tak, knajpy. Tak, absolutnie. Tak. Nie, no to ty robisz dobrą rzecz. Także no, tu jesteś zdziwiony, tak. No ja niekoniecznie, bo te wina niekoniecznie z Polski są, ale pan Tomasz Winiarz jest z Polakiem. Dokładnie, więc wspieramy. To kiedy na tej taśmie czasu pojawił się taki moment, w którym pomyślałeś sobie, dobra, jakby koniec już tego odpoczywania, koniec chillu, no bo też tak. Ile można. Tak. I żeby coś porobić takiego, co chociaż da namiastkę takiej pracy, no bo nie wiem jak u ciebie, ale u mnie praca mi zawsze daje taki rytm, bez której tak. Ja nie mam tego rytmu. I trzeba sobie zawsze coś tam, wiesz, ogarnąć. Trzeci tydzień właśnie, kiedy skumałam, że ja po prostu cały czas leżę. Wiesz, że ja po prostu obawiam się, że kiedy to się skończy, to będę musiała poszerzyć framugi, bo nie wyjdę z mieszkania, po prostu będę tak gruba. Więc to był taki moment, nie? Że po prostu dresy nagle były ciasne. Także wiesz, nie żartuję oczywiście, trochę przesadzam, ale trochę. Trzeba się było ogarnąć. I zaczęłam szukać sobie czegoś, co mi poprawia nastrój. I mi poprawia nastrój śmianie się. Ja uwielbiam oglądać komedie, stand-upy, seriale i tak dalej. I nie ukrywam, że ja w ogóle weszłam w branżę rozrywkową po to, żeby właśnie w ludziach wyzwalać emocje. Zawsze mnie to gdzieś tam ciekawiło i inspirowało i motywowało do tego, żeby coś ze sobą robić. I na przykład jako dziecko opowiadałam kawały przy śniadaniu czy przy obiadach, wiesz, jakieś głupie grypsy i tak dalej. Moja babcia zawsze się śmiała, nieważne czy to było śmieszne czy nie. I to mnie, wiesz, na maksa nakręcało do tego, żeby to robić dalej. I tego mi gdzieś brakowało teraz podczas tej kwarantanny, więc zaczęłam, słuchaj, nagrywać po prostu filmiki, śmieszne filmiki, motywujące filmiki, nie wiem, jakieś podbudowujące, bo po prostu już mnie przytłaczało to, że jak scrollowałam na timeline'ie, to miałam tylko negatywne informacje. Wszyscy, i tu nie krytykuję, broń Boże, tylko po prostu obrałam sobie inną drogę. Wszyscy, wiesz, byli znawcami tematu, chociaż tak naprawdę nawet eksperci nie wiedzą, co się dzieje. A wiesz, a wypowiadały się osoby kompletnie niezwiązane ani z medycyną, ani z tym, co jakby tego, tym, czego ta pandemia dotyczy. I nie chciałam być kolejną osobą, która tak naprawdę niewiele wie. To, że ja coś przeczytałam w internecie, nie oznacza, że jestem ekspertem i mam się wypowiadać. Wypowiadać również swoje opinie, które... Każdy ma prawo do swojej i może być każda inna i wdawać się w jakieś dyskusje. Kompletnie tego nie chciałam na swoich socialach i po prostu zaczęłam wrzucać filmiki. Jedni odbierają to, znaczy jedni, no myślę, że spoko odbierają to w większość, ale zdarzają się osoby, które piszą mi na przykład coś w stylu: ludzie umierają, a ty się śmiejesz. Na jakim etapie ja się śmieję z pandemii? Ja jestem zamknięta bardzo długo już w kwarantannie ze względów zdrowotnych, bo mam chorobę autoimmunologiczną, więc jestem w grupie zagrożenia i nie jest mi do śmiechu. Ale to co, to mam wchodzić codziennie na Instagram i płakać? Czy co mam robić? W sensie użalać się nad sobą? Jakby właśnie formą radzenia sobie z tym wszystkim, każdy znalazł swoją, nie wiem, muzycy za granicą grają koncerty, aktorzy i ja jestem w Instanocce, na przykład czytamy dzieciom bajki, przecież wiadomo, że nie robimy tego dla siebie, to nie jest autopromocja, nikt nie czyta swoich bajek, ani nie opowiada o swoich projektach, tylko umawiamy się, oczywiście tak jak wszyscy,
bezzarobkowo, że czytamy w grupach fajnych aktorów bajki dzieciom i rodzinom, które są zamknięte w kwarantannie, wiesz, z dziećmi przez cały dzień i muszą te dzieci jakoś zabawiać. Z braku laku lepszego słowa, ale wiesz o co chodzi, więc każdy znalazł swoją drogę, moja jest taka, żeby było pozytywnie i śmiesznie i dobrze. To zaraz cię zapytam o ten serial, bo to jest ciekawa opcja też nawet tak technicznie, że tak. Ludzie teraz naprawdę, wiesz, te soki takie kreatywne wyciskają po prostu na maksa, żeby znaleźć jakiś sposób na to, żeby się realizować, ale zanim to, no to a propos uśmiechu i śmiesznych filmików, no to hello, jakby królowa TikToka, no jakby to, ale wiesz. Okej, dziękuję. Jaki piękny tytuł, a nie wiem, czy zasłużony, wiesz, ja dopiero raczkuję. Zaczęłam 1,5 miesiąca temu rzeczywiście. Strasznie, to jest śmieszna historia, znaczy dla mnie wybitnie śmieszna, dla ciebie pewnie wcale, bo to nie jest wcale śmieszne, ale jest to dla mnie zabawne, że tak się wzbraniałam przed w ogóle social mediami, bo ja byłam mega oporna, jestem tak jak ty, nietechniczna pod żadnymi względami. Powiedziałeś, że mam mieć słuchawki, okazało się, że nawet nie wiem, gdzie mam słuchawki, bo nie korzystam, więc wiesz, także totalny nieogar. Więc jak wchodził Instagram, to też się oczywiście zarzekałam, że nie mam Instagram. Potem wszedł Snapchat, to się zarzekałam i udało mi się. Nigdy nie zainstalowałam, nie miałam Snapchata. Ale na TikToka już mnie namawiało moje rodzeństwo, bo ja mam dużo młodsze rodzeństwo, przez ostatnie 2 lata. Jak wszedł TikTok do Polski, to oni, wiesz, że to by było super, coś dla ciebie innego, inna grupa odbiorców, więc mogłabyś poszerzyć, wiesz, swoje grono odbiorców, ale też to jest fajne w formie wyrażania swoich różnych pasji, bo tam są ludzie, którzy gotują, śpiewają, tańczą, mają komediowy dryk, nie wiem, no wszystko może być. Jesteś jakimś jokesterem albo, nie wiem, umiesz salta fikać, to sobie je fikasz na TikToku. Jakby, wiesz, każdy ma tam gdzieś tam outlet na swoją kreatywność. Więc ty byś mogła robić tak samo, nie wiem, nagrywać filmiki jak śpiewasz czy coś. Ja mówię, da, będę teraz śpiewać filmiki 15, co ja mam tam śpiewać? No i wiesz, i tak cały czas gdzieś tam ich zbywałam. I słuchaj, 1,5 miesiąca temu mieliśmy obiad. To jeszcze było, nie, to nie było 1,5 miesiąca temu, co ja gadam? 2,5 miesiąca temu, tak? No bo my już jesteśmy... Tak. No 1,5 miesiąca to jesteśmy już w zamknięciu minimum. A ja, no tak. O nie, no to tak, to było tak z początkiem lutego, może wcześniej, jakiś koniec stycznia. Siedzę na obiedzie z bratem i siostrą, no i oni znowu z tym TikTokiem, że czemu ja nie mam TikToka? Ja mówię, matko Boża, pokaż jak to wygląda. No i pokazali mi ten TikTok i jak tam zobaczyłam, że ludzie machają rękami, tańczą, nie wiem co, ja mówię, Boże, przecież ja w życiu tego nie powtórzę, co ja mam nagrywać? Przecież ja nie mam nic ciekawego do pokazania i tak dalej. No i ja mówię, wiesz co, William, mój brat, w sensie, to weź ty nagrywaj, ja ci założę to konto, a ty nagrywaj i będzie, że ja. On mówi, ale jak ja mam ci nagrywać, jak to ty musisz to robić, tak? Ja mówię, matko Boże. Dobra, słuchaj, zróbmy tak. Założę, spróbuję, zobaczymy. Słuchaj, nie minęły 3 dni, a ja tak. William, widziałeś moje TikToki? Fajne? A William, widziałeś? Mam już 10 followersów. Wiesz, no ale właśnie, tam znalazłaś taki swój dryk tak na to, bo te filmiki są bardzo różnorodne i ja też mam konto na TikToku takie, jak ci mówiłem wcześniej, obserwatorskie, stalkerskie. No i sobie oglądam, co sobie fikasz. No i to nie da się ukryć, to po prostu poprawia humor. Dzięki. Hey Siri, what's the weather gonna be like tomorrow? Don't worry about it, bitch, you're not going anywhere anyway. No słuchaj, no mega się wkręciłam, wiesz, i nie ukrywam, że jest to jakieś tam zaangażowanie czasowe, dzięki Bogu mamy kwarantannę, no bo rzeczywiście, wiesz, to jest też research, który ja muszę wykonać, żeby coś przygotować, to nie jest tak, że wiesz, ja tylko nagrywam, co mi przyjdzie do głowy, może się uda, może nie, jakby wykonuję tę pracę, żeby wiesz, oglądać, co robią za granicą, co się podoba, co mi się podoba, w czym ja się dobrze czuję, który trend chcę zrobić, którego nie chcę i tak dalej, bo tam są takie trendy, tłumacząc ludziom, którzy nie używają TikToka, są na przykład trendy taneczne, trendy jakieś tam challenge i tak dalej i obrałam taką drogę, że nie robię tego, co się podoba, w sensie popularnościowym, bo jest popularne i muszę to zrobić, tylko robię to, co czuję i chyba to się jakoś tam ogląda, no nie wiem, udało się to rozkręcić i sobie to robię dalej, totalnie dla fanów, więc myślę, że to też ludzie od razu skumali, bo zauważyłam, że jak ktoś robi to, bo musi, albo po prostu myślisz, że zrobi to samo, co na Instagramie, to się nie przyjmie. To jest zupełnie inny twór, inny odbiorca, inny w ogóle, wiesz, styl i trzeba sobie znaleźć na to sznytę i swój pomysł, ale też trzeba to lubić, bo to zajmuje dużo czasu.
A propos tych nowych technologii, to teraz całe życie nasze się przeniosło do internetu i też praca, mimo że wszyscy poniekąd zawsze pracowaliśmy w internecie do jakiegoś tam poziomu, ale jestem ciekawy, czy kiedykolwiek się spodziewałaś, że będziesz grała w serialu, nagrywając siebie, wiesz, telefonem po prostu w domu. Wiesz co, nie. Miałam jakieś pomysły, że kiedyś zrobię teledysk z całym iPhone'em, ale nigdy nie myślałam, że będę grała w serialu iPhone'em, przez iPhone'a. Tak naprawdę kręcę to na laptop i dwa iPhony, więc jest to ciekawe doświadczenie. Strasznie śmieszna sytuacja, bo okazało się, że reżyser jest moim sąsiadem i napisał do mnie na Instagramie z propozycją tego serialu, zadając jakby pytanie: sąsiadko. I ja mówię: sąsiadko? I on powiedział: tak, no słyszałem, że mieszkasz na tym samym osiedlu. Ja mówię: okej, okay, w ogóle wiesz, nie znamy się, nigdy się nie widzieliśmy na oczy, więc to też jest ciekawe. I co? I słuchaj, no ja gram z domu, bo ja nie wychodzę w ogóle z domu, więc to jest mocne utrudnienie, chociażby nawet czy kostiumy, czy cokolwiek, wiesz, jakby to jest trudne. Ale działa to, działa to. To jest w ogóle serial, który nie jest internetowym serialem, to jest serial, który ma wejść na stację telewizyjną. Pierwsze 3 odcinki wchodzą na internet, na YouTube. Kolejny odcinek już w najbliższy piątek o 18:00. Jest to serial komediowy z dużą dozą, wiesz, dystansu do tej całej sytuacji, też po to, żeby gdzieś tam ten humor ludziom polepszyć. Trochę tak jak te moje TikToki. Ja tam mam, jak ktoś wejdzie i zobaczy, to ja tam nie wrzucam filmików, jak to wiesz, super wyglądam czy coś. To w ogóle nie jest ten klimat. Ja tam wrzucam te TikToki po to, żeby się ludzie śmiali, żeby mieli dobry nastrój, podbudowujące, wiesz, takie motywujące. Różne, no w zależności od tego, co czuję w danym dniu. I też mam duży dystans do siebie. Nie zawsze wrzucam tam ładne rzeczy. Mam filmik z włosami na każdą stronę i też jest to spoko. Jakby wydaje mi się, że gdzieś tam bycie sobą jest najlepszą opcją. I to samo się dzieje w tym serialu, że jakby śmiejemy się też troszeczkę z siebie, bo są tam postaci, które jakby obrazują to, co się dzieje teraz w social mediach, bo wszyscy próbują znaleźć sobie miejsce. Tak jak mówiłam, no wszyscy, no nie wszyscy, ale dużo było takich osób, które są znawcami, wiesz, tematu. I było też dużo takich osób, które w ogóle mam poczucie, że niektórzy są uzależnieni od social mediów, nie wiem, ja pewnie też w jakimś stopniu, i czują, że są bardzo ważni. Wiesz, o co mi chodzi, że jakby te ich wypowiedzi, albo to, że oni się połączą na ten live, albo że jak ich nie będzie, to życie się skończy. Ja nie mam takiego aż podejścia, ale też gdzieś tam no, jestem w tych social mediach aktywna, więc śmiejemy się również z siebie. I moja postać, Iza, jest... aha, bo w ogóle każda z postaci jest zupełnie inna i ma zupełnie inne podejście do tej całej sytuacji. Mamy hipochondryka, mamy osobę, która jest przerażona i nie wie, czy świat kończy i wszystkie teorie spiskowe. Mamy osobę, która ma totalny dystans i wylane, że w ogóle o co chodzi, że co to jest i tak dalej. Więc myślę, że każdy znajdzie tam cząstkę siebie w jednej z tych postaci. Moja postać jest buddystką, bardzo, wiesz, wyzwolona, uduchowiona, łączenie czakr, wiesz, diety duchowej i tak dalej. I ona się brzydzi bakterii w tej chwili, bo nie może, wiesz, zaburzyć tej swojej całej tej energetycznej siły. Jest DJ-ką, która gra muzykę chyba, którą tylko ona lubi i której tylko ona słucha. Ale wcześniej grała w różnych niszowych takich klubach, wiesz, takie tak zwane dogorywajki, czyli po imprezie się szło do takich afterparty i ona tam grała, rozumiesz, dla takich 6-10 osób, które już tam nawet nie widziały na oczy, bo były na takim melanżu. No ale ponieważ nie może teraz grać, to przeniosła te swoje sety na live. I ta postać nie była tak rozpisana, to jest, dodałam sobie ten DJ-ski jakby sznyt, zainspirowana moją przyjaciółką, która jest DJ-ką w Dubaju, która przez pierwsze 2 tygodnie kwarantanny zwijała, wiesz, bekę, cisnęła ze wszystkich DJ-i, którzy grają live'y, a teraz sama gra. No tak, bo to dopadnie każdego. Tak, i mi się to tak spodobało, że wiesz, ale tak cisnęła, wiesz, siedziałyśmy na tych FaceTime'ach, ona mówi, co oni ze sobą robią, w ogóle to, pa, pa, pa. A teraz gra co tydzień live i to robi dokładnie to samo. No bo wiesz, trzeba sobie radzić, jakby to jest takie żyćku. Więc tak mi się to spodobało i ona wie, że o niej to jest, więc spoko, nie ma urazy w ogóle, wręcz przeciwnie, spoko. Ale śmiesznie, że... No ja gram jako Iza te live'y i ogląda te live'y 4 osoby, 6 i tam się wyświetla, że 4, 6.
A dla mnie to jest tak ważne, dla tej Izy w sensie, wiesz, i ona się przygotowuje i nie można z nią rozmawiać, bo ona już jest w transie, za chwilę będzie miała live i tak dalej, więc to jest śmieszne. To a propos muzy, myślę, że można powiedzieć, że niedawno, chociaż też mam taki problem jak ty z umiejscowieniem teraz w czasie wydarzeń po prostu z życia swojego i innych, niedawno zaliczyłaś powrót, można tak powiedzieć, do muzy. Tak. I czy teraz ta przymusowa przerwa jakoś sprawia, że jesteś bardziej płodna, coś sobie śpiewasz, piszesz, bo często podkreślasz, że ta muza, którą robisz, to jest coś, co jest takim miejscem, gdzie swoje wszystkie emocje wyrzucasz. No i teraz dużo emocji jest w trakcie tej kwarantanny i czy jakoś to się odbija na muzie? Wiesz co, na pewno troszkę to, wiesz, tak te plany gdzieś tam pokrzyżowało wszystkie, bo w styczniu był pierwszy singiel, za chwilę miał być drugi, teledysk i tak dalej i już tak naprawdę za chwilę miała wychodzić płyta, więc jestem w takim... wiesz, takiej konsternacji, nie? Że tyle czasu czekałam z tym powrotem i akurat taka sytuacja. Może tak miało być, nie jestem jedyna w tej sytuacji, bo to wszystko dotyka wszystkich ludzi, mniej lub bardziej, więc wiadomo, że każdy to przeżywa. Natomiast tak, wstrzymałam trochę te plany, ale będą wychodzić single, bo uważam, że no jest to potrzebne, w sensie nie, że moja muzyka, tylko w ogóle jakby, żeby te artystyczne rzeczy się pojawiały, bo co robimy w trakcie kwarantanny? Oglądamy seriale, filmy, słuchamy muzy, więc tę muzykę należy wydawać na chociażby platformy muzyczne. Natomiast no teledysku nie nakręcę, więc tych singli też nie może być za dużo, bo to po prostu nie będzie miało racji bytu. Więc tak, jest to na moim, dalej jest moją najważniejszą jakby rzeczą, jestem na tym bardzo skupiona, ale jedna rzecz się ciekawa wydarzyła dla mnie, jakby przełomowa, bo od 5 lat nie siadałam do pianina, więc usiadłam i to było dla mnie bardzo takie emocjonalne, bo to jest mój najlepszy przyjaciel pianino od dziecka i wszystkie swoje zawsze emocje i problemy, wiesz, gdzieś tam wyżalałam się temu przedmiotowi, temu instrumentowi i wiesz, przelewałam je na nuty, te swoje przemyślenia, więc fajnie jest znowu tak pisać, a nie pisać do bitów, nie wiesz, nie nagrywać czyichś utworów, tylko znowu w organiczny sposób gdzieś tam nawiązywać więź ze sobą i ze swoją pasją, którą miałam początkowo. I jestem przekonana, że te piosenki będą też brzmiały inaczej. Te nowe, które powstaną właśnie kiedy piszę przy pianinie, więc to jest ciekawe. Czyli to nie będzie do szuflady takie, wiesz, dla twojego katarzis osobistego? Zobaczymy. W najgorszym wypadku, jeżeli nie pójdzie to na platformy, to wrzucę to sobie na sociale. Myślę, że to też jest fajne, że można korzystać z tych sociali właśnie też w sposób takiego pamiętnika i przemyśleń, które można wrzucać na IGTV, ktoś sobie to obejrzy, ktoś nie, jakby może ktoś kiedyś na to trafi za 5 lat i powie, kurde, mam to samo, więc to jest fajne. To jeszcze cię zapytam o naszą działkę showbizową, bo jest w powietrzu duża niepewność, jak to będzie wyglądało i jak ty w ogóle odbierasz tę całą sytuację? Też jako osoba, która jest bardzo też uniwersalna, bo nagrywasz muzę, grasz, prowadzisz rzeczy, uniwersalnie też ci to wszystko zamknęło po prostu. Słuchaj, tak jak rozmawialiśmy o tym pozytywnym nastawieniu i tych filmikach pozytywnych, tak samo wykonuję codziennie praktycznie pracę nad sobą, żeby się nie załamać, wiesz, bo wydaje mi się, że bardzo łatwo jest się załamać, a dużo trudniej jest sobie z tym wszystkim poradzić i to dźwignąć, bo jedno to jestem ja, a drugie to są moi przyjaciele, znajomi, rozmawiamy ze sobą, więc wiem, jak inni przeżywają, co się u nich dzieje. Aktorzy, którzy żyją tylko i wyłącznie z teatru, którzy mają dzieci, kredyty, aż mi się, wiesz, oczy szklą, bo nie mogę sobie wyobrazić, co oni przeżywają w tej chwili. Nie wiem, co oni muszą czuć, wstając rano, wiedząc, że do października minimum nie zarobią złotówki. Więc jest to przerażające. Trzeba się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości, szukać ewentualnie innej pracy, tak? Może nawet zmienić na chwilę zawód, przebranżowić się. Jakby to jest dla mnie abstrakcja, co się dzieje. I jak ja dostałam terminy, informacje, że wiesz, produkcję, a miałam robić 2 programy, wracają dopiero na 2021 rok, to też masz takie coś, okej, okay, też wiesz, nie byłam na to przygotowana, więc ja, broń Boże, nie narzekam, bo naprawdę ludzie mają bardzo złe sytuacje, wiesz, więc nie narzekam, ale na pewno jestem gdzieś tam też w tym przerażona. Staramy się wszyscy w tym wspierać, co mnie, jeżeli można patrzeć na jakiekolwiek pozytywy tej całej sytuacji, to chyba jest to, że się bardzo ładnie wyklarowały, wiesz, przyjaźnie,
bardzo ładnie się wyklarowały relacji, które są stricte zawodowe, które mają potencjał na coś więcej. I bardzo ładnie zobaczyłam, jak aktorzy się połączyli. Nie czuję tego aż tak bardzo z muzykami, w sensie nie mówię, że oni się nie łączą, prawdopodobnie też, tylko nie jestem w takiej grupie, więc nie wiem, ale na przykład w momencie, kiedy był koncert dla bohaterów, to wszyscy byli, wszyscy się połączyli i pięknie śpiewaliśmy dla tej całej fundacji TVN, żeby zebrać te pieniądze, więc widzę, że też mają te inicjatywy, ale mówię o takich zgrupowaniach, wiesz, i aktorzy się grupują i na przykład czytają bajki dzieciom, albo robią jakieś przedstawienia. Sonia Bohosiewicz ma Alinkę, taką, wiesz, jak to się nazywa? No wiesz, kapucynkę, nie wiem. Kapucynkę, no. Tak, no, więc wiesz, to jest cudowne, że jakby chcą dać coś siebie w tym trudnym okresie. Natomiast dlaczego mówię o tych grupach? Bo mamy taką grupę Instanocka, gdzie czytamy te bajki i tam jest 20-30 osób, aktorów, którzy zazwyczaj się kojarzy aktorów i tak dalej, to są to ludzie, którzy kojarzą się, tak, że są narcyzami, wielkie ego, zawiść, zazdrość, laski sobie podcinają nogi, odbierają role, sztylety w plecy, wiesz, ogólnie tak to się zazwyczaj widzi albo tak się to odbiera. A tutaj, wiesz, naprawdę mamy taką grupę, że każdy przechodzi przez, tak jak myśmy gadali, nie? Ty miałeś weekend cięższy, teraz się czujesz lepiej. Każdy przechodzi przez te etapy. I my na tej grupie, słuchaj, się wspieramy. I jest coś takiego, że wiesz, ktoś pisze, słuchajcie, mam dzisiaj ja mam doła, nie? No i lecimy i wysyłamy sobie filmiki, piszemy coś, wspieramy się, mówimy jakieś miłe rzeczy, dzwonimy do siebie, non stop. Ja z Klaudią Halejcią na przykład gadałam 2,5 godziny ostatnio, z Wieniawą 4,5 godziny. Jakby wiesz, cały czas jesteśmy na łączach i się trzymamy i to jest super. Super, fajnie. Taki system wsparcia, którego chyba nikt się nie spodziewał, że będzie też potrzebował tak naprawdę. No bo... Tak, tak. I fajne jest to, że tutaj właśnie to całe ocenianie, to wszystko się wyłączyło. To nie ma w ogóle tej chwili znaczenia. Znaczenie ma, żebyśmy się nie załamali i mówię to do wszystkich, bez względu na to, jaki zawód, kto wykonuje, kto nas teraz ogląda czy słucha. Jakby postarajmy się nie załamywać, codziennie wykonać tę pracę nad sobą, że okej, pozwólmy sobie na każdą emocję, chcemy chwilę popłakać albo użalić się nad sobą, nie ma problemu, dajmy sobie przyzwolenie. Nie oceniajmy też siebie tak, wiesz, bardzo surowo, że nie możemy. Ale też nie mieszkajmy w tych negatywnych emocjach. Postarajmy się wyłonić i, wiesz, gdzieś tam znaleźć w pozytywnych wibracjach, bo zwariujemy. I nie chciałabym słyszeć, że, nawet nie będę wypowiadać różnych rzeczy, ale że dzieją się naprawdę tragiczne sytuacje, bo ludzie się poddali. Więc nie możemy się poddać, zmienia się nam rzeczywistość. Niedługo będziemy wracać do pracy, będziemy wracać do życia w innych troszkę realiach niż do tej pory, ale starajmy się gdzieś tam zachować ten spokój. Super, to myślę, że tą pozytywną, na tej pozytywnej stopie możemy zakończyć. Bardzo Ci dziękuję, miło Cię było widzieć. Mam nadzieję, że mówię to wszystkim osobom, z którymi robię wywiady, które znam, że zobaczymy się w normalnych warunkach, tak, niebawem już. No dopiero co siedzieliśmy w kinie. No. Niestety, to jest zabawne, za czym się zaczyna tęsknić. Tak. Oczywiście to są takie problemy pierwszego świata, ale to są takie rzeczy, które zawsze się uznaje za pewnik, a teraz nagle wyjście do kina. Tak, nie doceniało się, nie? Nie doceniało się, to było takie normalne. No. Także fajnie. Dzięki Piotr Grabari. Dzięki wielkie i tak jak powiedziałem, do zobaczenia w realu tak zwanym. Na razie, pa pa. No, dzięki, hej. Słuchajcie, nie wiem, czy też tak macie, czy mieliście podczas tej rozmowy, ale jest coś w głosie Patki takiego, co sprawia, że człowiek się uspokaja, relaksuje, jakaś taka pozytywna energia, wibracja przechodzi przez jego ciało, więc bardzo miło mi było rozpocząć dzisiaj z nią ten dzień, chociaż tak patrzę kątem oka 14-18, no to rozpocząć, umówmy się, izolacja i kwarantanna rządzą się swoimi prawami, więc my rozpoczęliśmy ten dzień dosyć późno, ale dobrze i to jest najważniejsze. Bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.